Siema, witam z kolejnym filmem z TFT. Dzisiaj do wyboru mam sobie akumenty takie jak los, subskrypcja, stage, gain, random loot, from a highly, okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest chyba najciekawszy wybór, więc sobie zagłosujemy na lost subscription. No niestety tak jak, znaczy loot subscription, bo loot subscription to ja tracę na kanale subskrypcję. Więc jeśli mordo nie subujesz mojego kanału, to zrób to teraz, będzie mi naprawdę bardzo miło, bo no, tak jak mówię, loot subscription, tracę suby. Jesteśmy prawie już na minus z subami miesięcznymi, więc zasubuj po prostu. A jak to jest i chce, no to może zostawić łapkę w górę dla zasięgu. Też będzie mi bardzo miło oczywiście. I tyle w temacie. Ja na tą grę nie mam planów, bo nigdy nie mam planów, bo trzeba grać oczywiście. Co leci, prawda? Pociąg mi tu jakieś leci, no zamknięte okno mam, zamknięte okno. Twitch, punki, nie, country. Country dużo osób grało, ale ja nie. Rude Major jakiś zostawię sobie raczej. A z tych dwóch ziomeczków to chyba nie wiem. Heartsteel, czy ja chcę grać Heartsteel pod luzy i później coś dorzucić? Myślę, bo Heartsteel można wygrywać później. Dawno nie grałem w sumie. Na razie zakupię. Kupię, ale też Rude Major jakiś bym celował, żeby zrobić, ale z drugiej strony, no. Heartsteele są dość ciekawe, bo można sobie itemki z tego, tak jak kiedyś były Piltoverzy. Jak ktoś pamięta, to co, no, to fajnie. Moim zdaniem były lepsze, czy były Piltovery? Chyba tak. Nie mam pojęcia. Dobra, jest Heartsteele na sam początek, także jest ok, mogę sobie kupić to. No ja te Heartsteele bym chciał, no 5 przynajmniej mieć. Secik i Ionic, żeby w miarę szybko siadli. No to bym sobie mógł szybciej stakować, no i bym ich zostawił na 5 i coś. I może jakieś trudne mieć faktycznie do tego dorzucić. Po prostu 4 tego, no i 5 Heartsteele, żeby mieć. To by w sumie nie było złe, jak tak myślę. Żeby trudne mieć do tego dorzucać, no ale zobaczymy co będzie lecieć. No w sumie to Rapid Fire'a też mogę. Edgar Attack Zeal 40% of the damage to enemies. Gain to gold after losing to a combat, gain run command after running for. Mi się wydaje, że ja chcę przegrywać, więc sobie to wezmę. Tutaj nie zauważyłem, sobie wyleciała, ale na razie mam dupę tak zwanej. Mam gargoyle do zrobienia, ale na razie nic oczywiście nie kastujemy. W sumie jak myślę, to mógłbym ją wziąć, ale z drugiej strony mam gdzieś. Crop driver, w sumie też biją dodatkowy damage, jest tu Yoncer Sila. Więc chyba jednak zostawię z tą Katarinkę. I jak tak myślę, to chyba ona tutaj wlatuje i po prostu będę mógł mieć mniejszy level, a no i po prostu na 7 sobie rolować później. 7 albo 8. Czekaj. Raz, 2, 3 ją mi daje, 4. No to to jest 5 level. Nie, to musiałbym jednak mieć 8. No dobra, ale chyba. Chyba bym przy tym został, bo to będzie 30% bonus damage. No zobaczymy. Gościl w ogóle jaki mocny jest na samym początku już. Zobaczymy, ale raczej bym tych Crowd Diverów sobie zakupił. Chyba czy tych Rapid Fire'ów faktycznie. Heartsteel to jest tak, na blisko. Ok, na razie ciężko. Heartsteel, Big Shot. Nie wiem. Nie wiem. No nie wiem, no. Nie wiem co mam zrobić. No nie wiem. Myślę dalej i dalej nie wiem. Nie no, ale ty Rapid Fire chyba takie. To jest damage dodatkowy. Sentinel, no to wiadomo, że ten. A Country może faktycznie zagrać. Tylko to jest to samo z tym, żeby zrobić 5. Tu potrzebuję jeszcze 2 dorzucić. Czyli to jest 5 level. Nie, 4 level. Z tego, bo ja tu mam dorzuconego taką kęczę z dupy. Ale country mi daje. Tak bym chciał. Aha, no to może jednak. Dobra, to czyli faktycznie to co. Dobra, czyli Crop Diver po prostu gram. Bo ja zapomniałem, że on nie jest niczym, co ja potrzebuję. Taką kęcznikę spierdziela stąd, ja dorzucam po prostu te 2 czempiona. Okej, czyli 7 potrzebuję. Dobra, to teraz już wszystko się wyjaśniło, więc zamykam mordę i pierdolę go, nie pierdolę go po prostu. Bo jestem obtrojtym.
bo teraz mogę zrobić po prostu tak i to jest z gitem totalnym, to sobie sprzedaję, to gówno. Powie mi ktoś, jak sprzedałem Apuliosa? Dzięki, że mi go oddajesz w pewnej rolce, ale... Jak ja niby tutaj Apuliosa sprzedałem? Straciłem 6 golda na tym. Nie wiem, co się stało, nie wiem, jak ja to zrobiłem, jestem kurwa najgłupszy na świecie. Pozdro 600, nie? Nie wiem, jak ja to zrobiłem. No ma trudno, no, za poradę, no. Fajnie, jak wypadło jeszcze to ktoś. No ktoś padł, ej, ja to wygrywam, czemu ten wygrałem, to czemu ja to wygrałem? A w sumie i tak dostaje się staki, no ale to przegrałem się dostaje, więc przynajmniej dodatkowy. Herd plus 10. I tak raczej 40 dobije, więc więcej i tak bym nie miał, więc w sumie to oczędziłem HP jaki, ale. Dobra, to ja tutaj chcemy setamy. Set mój główny tank, oczywiście wiadomo, mam gargoyle już na niego, ale jest cudowny secik, chodź do mnie, dochodź, come to daily. Thank you very much. Gargoyle, no i co? Zobaczymy, co później będą grać, jakieś AP albo AD resist. Ale widzę w ogóle, tutaj AD grane, tutaj grane kolejne AD, tutaj AP na przykład, tutaj również AP, tutaj... Mieszana, tutaj mieszana. No zobaczymy, co później w grze będzie, no nie? No bo secik, ja bym cię tu chciał, może za Apeliosa, nawet bym cię dorzucił na razie. Już Apeliosa się ktoś tam bije, dobra, niech na razie jest. Poczekam, jak kocha to poczeka, zaraz dostaję dropa. Te 4 luzy dostaję to i muszę 2 luzy jeszcze zrobić, żeby dostać random component. Tak wczoraj spokojitem, tylko najlepiej na początku sobie dużo przegrywać, a ja to tak zrobiłem, że... W sumie jedną rundę wygrałem, ale to nie moja wina, że wygrałem, więc walić. Dobra, ja w ogóle muszę przemyśleć teraz w tym momencie, kto by tu był takim głównym carry. Jak myślę, to i on by chyba nie był taki zły, ale z drugiej strony jest Ralik. Żeby później był za niego, za Apeliosa. Okej, no to już wszystko jasne, jest Ral za Apeliosa. Zabierz go, dzięki, fajnie. No mamy luza i wszyscy to nawet nie robiłem 40 staków, więc kwota będzie słaba. Ale w sumie ja nie muszę już kasortować. To nie kasortuję tego, bo to jest estimated value 6. To jest gówno. Okej, czyli jak wygram to 50%, no to ja raczej jestem taki sobytki. Że wątpię, że miał tu teraz szansę z kimkolwiek wygrać, a jeśli z kimś wygram, to jest mi smutno. That's very sad if I... Okej, zdobyłem podwójne serca. Tylko... Olaf 3 już tutaj wykreślony. Tylko, że ja... Nie mam... Nie jest to jakiś super dla mnie warp, kiedy nie mam 5 Earthsteel, niestety. Jakbym dostał Jonika, byłoby super. Nie wiem, co ja robię za dźwięki, ale... No cóż, dzisiaj pracowałem 11 godzin, jestem zmęczony, jestem trochę odklejony. Trochę. Ale kto pytał? No nikt. Dokładnie tak. Dobra, mam nadzieję, że z tym chociaż wygram. Dostaję itemek mój tutaj, o dziękuję. Thank you very much. Grasz normale, Ella Michelin. Oczywiście, że tak, tylko skończę. Zaraz jak skończę. Czyli za 20 minut. Dokładnie tak. Która godzina, jak to nagrywam? 19:30. Ja to jeszcze można pograć trochę, bo trzeba iść do roboty później. A, tylko żebym ja tego nie przegrał, nie? Ej, ja to mogę przegrać, tak no cap, bo oni wszyscy fokusują kogo innego. Wy jesteście głupi, apel od Nikata, weź wypracujcie. Wygram? Nie no, wygram, ale ledwo. Będę jak nie ledwo, bo Katarina Explosion. W ogóle jakie tu defensywne itemy? Ja pierdzielę. Was i nas, kolega, health mi dajcie.
Ja w tym momencie będę mógł łatwiej zrobić Earthsteela i tylko Jona tu doliczyć, chociaż i tak w sumie chcę. A ja będę mógł w sumie zrobić 7 i to będzie bardzo, 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 bardzo fajnie. Jeśli by mi się udało. Czyli ja w tym momencie wchodzę w level, tracę jednego golda, ale to nie bango. Co według to na przykład w Katarina Earthsteela i dostaję więcej staków. Sigma, wow, mega. Tylko że ja mnie wygrał na kogoś czasem, jakoś magicznie. A i tam gdzie pod ciomka co przygotuję. Zróbmy. Tak, to jest jeden itemek pod ziomka i adaptik. Drugi itemek pod ziomka. Jeszcze itemki pod ziomka mogę przygotować mojego głównego carry później. Na razie taki. A przegrywamy tutaj i dostajemy fajne sobie staczki, jest dobrze. Bo będzie fajna wypłata. Gain Deathblade and Infinity Edge, a BF Sword and a Magnetic Remover. Gain 2 players' health and 1 gold after every player's combat. Attacking as you move faster. Gain 15 gold. Dużo. Chyba bym to wziął, tak szczerze, tydzień, ponieważ HP-ki mi się przydadzą, jak mam Headsteela. Wydaje mi się to bardzo fajną opcją. Ja mogę sobie... Dobra, na razie tyle wejdę, bo ja... Oczywiście... Muszę przegrywać. Jeszcze bym całe trochę poprzegrywał do kolejnej wypłaty. Ja bym tą jeszcze, jak się będzie dało, to ja bym jeszcze tą wypłatę sobie zablokował, prawda? I by było dobrze, no bo czym większa, lepsza nagroda, tym dla mnie lepiej. Więc nawet nie wchodzę jeszcze w levela, żeby nie ryzykować, że jakoś magicznie bez trafy na jakiegoś gówniaka, na którego wygram. Prawda? No prawda. Tego byśmy nie chcieli. A tutaj to na pewno nie jest gówniak, tylko dostanę taką przekopę na rej, że nawet innego czempiona nie zabiję, bo się zdziwił, żeby ten jako w ogóle padł tak szczerze. No to jest przekopa niezła, ale to jest okej, okay, no. Wiadomo. Potrzebuję wbić level, który ja tam mówiłem, 7, prawdaż? Ale teraz jak tak myślą, no to ja bym chciał zagrać 7 Hearthsteela, bo i tak będę stał dużo herców później za wygrywanie nawet, no nie? No tak, a i tutaj jeszcze się uda 250 dobić na ludzie. No bo ja bym tego Jona i Izraela dorzuciła tutaj Jonik już je by był, no i Zedzik tutaj, czy na przykład albo Kijanka by chciała. No. A co to malutki jak twój siurek, pu. Znaczy ja potrzebuję na Izraela jakichś tych itemów dwóch. No nie wiem, ale na razie zostawię oba. Ja myślę, że golda na kolejny czoło, czyli z 6 chyba, żeby wejść. Nie wiem. Sen na 3 tutaj. Tutaj też nikogo nie zabijam. W sumie mam na razie taki team, żeby właśnie pod to, żeby przegrywać, prawda? No i itemków nie mam rozdanych, ale na spokojnie. Bo teraz to jest właśnie ten stage, że ja nie tracę jakoś dużo HP. Jeszcze 2 się leczę zawsze. Te 2 HP to jest fajne dla mnie. Ja mam tylko 44, to dużo bardzo tracę, ale no, tak musi być na razie. Szkoda, że nie ma itemu, w sensie nie itemu, tylko czempiona, którego potrzebuję. Ja Ginsa będę musiał mieć. Wezmę Zaka. Ginsa na Ezreala się przyda, mimo wszystko mi się wydaje. Jonik i Ezreal jest do trafienia, no i Zedzik. 8 level najlepiej, żebym miał, jeśli tak chcemy grać. Żeby oni mieli dodatkowy damage. Ale czy mi to damage potrzebny na nich taki dodatkowy będzie? Raczej chyba nie. Więc ja chyba zostanę przy dwóch Chrome Driverach. Driverach, jak oni się tam zwią. Jak zwał, tak zwał. Czy ja już kaszetuję, czy jeszcze chcemy? Nie, no dobra, nie przesadzajmy. Jeszcze Kayna dostałem z Earthsteela. Kościu, kurwa! Oh! Poszedłem. No, kurwa, szedłem. Panie kolego. Tylko teraz tak, bo ja nie wiem, co mam zrobić. O, goldzik, ale to już za późno. To? Nie no, Devnes. Bo Kejnik jest chyba mocny, on pod AP się go robi. Dobra, masz item. To sprzedajemy, to otwieramy. To jest dobre pod tankowność, więc dla seta będzie mogło być. To nie wiem dla kogo, dla seta. Takie itemki tam. Dobra, teraz już jest kubka i teraz lecimy po Earthsteela jeszcze. Rolki i wchodzę teraz level. Mam level. Nie wziąłem itemu w ogóle pod... Nie mam za bardzo pod Izraela tego, którego chcę. Może ja sobie maestro do burgera na razie dorzucę. Dobra, ja pozostaję w ogóle tak ten team.
W sensie Apple Jota wymienię za Ezreala. No i wymienię ją. Wymienię to ją. Rolin. Masz. I teraz tylko jeszcze Ezreala potrzebuję, prawda? No, tylko w sumie to ten apel jest... Chyba mi jest potrzebny jednak. Jeszcze tyle mogę za apeliota. I ona potrzebuje dalej. Ale na razie apeliot niech jest. Nie mam miejsca na... na działka Gina. Ten Gina i tak nic nie bije w sumie. Tylko nie jest mi potrzebny. Hejnik w ogóle coś tam zaskacze. Też by mu się przydało dać demy z tego co widzę. On lubi AP, więc możecie mi dać coś pod AP, ja sobie go chętnie nakarmię. Tylko kurde, ja muszę tego natrafić, nie ma opcji, muszę go mieć. Jona, no Jona, w sumie nie muszę, wtedy będę mieć Steela. I on wlatuje za... Na przykład za tego Zeda jednak. Wtedy mogę z Reala do Apeliosa wrócić. No. Okej, no jest trochę AP. Mi gold dodajecie, dzięki. Potrzebuję Jona. Okej, Jean. Ale ja potrzebuję Jona. No Jona tylko potrzebuje, człowieku głupi. Ja tylko Jona proszę, naprawdę nic więcej. Czyli ja robię to tak, prawda? Jak ja to robię, a tak? Tak? Czy jeszcze tego zada do Katarina mogę mieć przecież? No, czyli jednak Zeda za Katarinę, jeszcze rzucam i jest wszystko gotowe, tak? Ja wiem, że potrzebujesz więcej miejsca tym Ginem, ale ciebie i tak to chyba. Też jeszcze tu zostawiam tym Ginem. To sprzedaję, bo to jest item dla mnie. Ten Gin nic nie zrobi w tej rundzie, no bo nie ma miejsca, więc nie wygram tego. Nie będę nic sprzedawać, na razie mogę przegrać, tam i to dużo staków. Jeszcze jaką 7 hercili. Dobra, jest Oro Toro Poro. No, itemy mi się chcą randomizować, mówisz. Dobra, czy ja chcę tego Kainowi dawać te itemy? No mogę mu dać coś pod AP. Mogę mu dać Harm to Staffa na przykład jeszcze. I jakiś item pod tankowność trochę. Dobra, dam mu takie coś. Tylko teraz tak, game on bu. Randomizujące się itemy. No w sumie to spokojnie. Tylko Giant Slayer potrzebuje zostawić. Dobra, bo ja tylko Ezreala dalej nie znalazłem. Apelios pierdalej stąd, naprawdę nie wiem być. Czekaj, bo ja jeszcze muszę tak zrobić. Ezrealu, kochanie moje, Xantę nie kupiłem przez ciebie, więc mi wyleć. Dobra, bo ja troluję, nie wiem co się dzieje, nie? I'm trolling here. No. Dawaj Jean, twoje działko nie dał rady. No, bo jest średnio, ja mam itemy w ogóle do rozdania. Giant Slayer, ja trolluję jak utracę. Cash outujesz, czy zbieramy? No oczywiście, że cash out leci. Kolejny potężny cash outcik. Darmowy champion? Czyli Ezreal będzie mógł być i Apelios test. Test? Nie no, to Edgroldy jakiegoś bym mógł rzucić tutaj. Biego, coś tego, co nie wiem, na razie ty możesz tu być. Ja Sentinela na razie. Ale że mi w ogóle nie leci Ezreal, ani jeden tutaj. Mój trzymacz item tylko i on. Nie wiem, Ezreal doesn't exist. Jak coś. No to jest Ability Power per Gold in your bank. Ciekawe. No z Reala chciał. No jakiś słaby jestem. Jakiś mega słaby jestem. Ja chyba muszę się zrolować. Ja chyba na pewno muszę się zrolować.
Nie mam w ogóle, nikt nie bije damage'u, nie mam tylko ten Kayn'ta się tam zada, ale to nie jest, kurde, nie wiadomo ile. A Ezreala jak nie było, tak i nie ma. Ja nie wiem, co mam zrobić. Co mi jeszcze wzięło popi? Ja chciałem Jorika, więcej o jeden golda. No chuj. Dobra, ja muszę rolować teraz jak najszybciej, żeby coś zrobić w tej grze. Kurde no. Staję w pierdol. No ale nie ma się co dziwić, gówno team jakiś. Znaczy zajebisty on team i chyba tego Ezreala mam w dupie, tak szczerze. Ja mam Akliota, bo już na trójki mam 10 razy, gdyby mi się nie udział na tego debila, który mi nie chce wyleczyć i tak. Tak, było. Nie wiem, to jest gówno. Znowu czegoś nie kupiłem. Jeśli to był znowu Xante, to mnie jebać w dupę, nie? Nie mam miejsca dla Gina w tym momencie. Lanciarz, teraz leć. Już bym grał na trójkę i wolne miejsce, no. Secik. No ja chyba odpadłem z gry. Ja przegrałem tak po prostu. Nice. Super. Dobra, 2 HP co mnie uleczyło, tamto to mnie uratowało w tym momencie. Ale czy ja mogę dostać seta 3 na przykład i tego? Nie wiem, no nie mam dla ciebie itemów, kolego. Grałem Ability, Pierre Gordon i Obama, 30. Nie wiem, no ja ci daję las. Nie, no nie chcę ci dać lasów, skoro ja muszę dorolować seta. I jeszcze Xantę mi dajecie po prostu, żeby był albo go. Dobra, no jest tragedia, tak szczerze. Ja mogę zaforgerować jeszcze 2 itemy. To jest okej, okay, no mogę ci to dać i będzie w tej dupie. Masz jakieś itemy w dupie. Ale zrób coś po prostu. Nie padaj, Ezreal, tylko mi... Dobra, chyba wygrałem. Ten Kayn w ogóle, żeby mu dać te itemy, to chyba był błąd. Jin robi coś w sumie, jak są te działka wszystkie, chociaż ten Kayn dużo robi. Dobra, nie ma źle, przynajmniej jeszcze nie odpadłem. Może jak jeszcze to wypłacę, to będzie git. Ale zobaczymy, czy to wypłacę. Nie, no ja odpadam pierwszy, to jest fajna gra, tak szczerze. O, jest Xanty. To jest fajna gierka do zrobienia, mamy Ginza jeszcze przynajmniej. Parcik na parcie, wszyscy całe życie na parcie. Nie no, czy ja niestety nie. Całe życie na parcie to bym sobie wygrał jakąś autką buddę, ale kto nie gra. No to psz. Za jedną kombatkę mam wypadką. Ile ja mam per killa? Jeden to się tam dostaje? Możliwe. A nie, 5,5. Okej, okay, tu nie ma nic, co bym chciał dać. Patulson. Pack Emblem Country. Pentakill, to mi nic nie daje. A z itemu? Quicksilver nie byłby zły na niego, aczkolwiek ja mu tu jakieś coś... No ja bym chciał mu dać jednak, co mu daje, coś fajnego. No ja robię Sunfire'a jeszcze na tego Xanta, po prostu szybko dawaj te itemy, żeby oni byli jak najmocniejsi, żebym tego nie przegrał. Ja bym tylko tego nie przegrał, tak. 5,5 razy 7, nie odbiera mi się to, nie? Nie, odbiera mi się 400, to fajna wypadka będzie największa w tej grze na razie. Mamy 400 ponad, 56 waluty, baluły. No a git. No cash out, cash out. O ile golda, ile pieniędzy. 2 główienka, ale w sumie jak sprzedam, to wcale nie będą takie główienka. Wiem, że mógłbym poczekać, ale ja nie lubię czekać. Ja lubię szybko mieć to, co chcę. Dobra, ja sobie mogę rolować, no. Jin mi leci na 1%, na dwójkę. Ale bym Jin chciał itemki jakieś rzucić, co? Dobra, ja bo w ogóle nie mam po co teraz rolować, jak tak myślę. Tak, whatever, no już
No Zeda jedynie w sumie mogę spróbować. Kaina, no to wiadomo, czy Kain nie wyleci. No zobaczmy. I odpadam, czy jeszcze nie? No nie wydaje mi się, ja może nawet tą grę wygram, jak mam być szczery. Petralik ładnie daje radę, wygrałem na kogo? Na pierwszego i już nie masz, panie kolego, tutaj mistriku. Przykro mi. Fajne jest to, że się leczę co rundę i już mam 10 AP. I że na przykład jak przegram, znaczy no, jak przegram na jednego czempiona, no to da radę i tak jakoś to wygrać, no nie? Ma itemy takie, czy... Te dwa są spoko, nie? Ten shieldzik zawsze też mu coś daje, jakieś shield, daje jakieś tankowność. Ale nie wiem. No, w sumie po co ja tego Goldą trzymać, jak mogę spróbować tego Jona czy cokolwiek. No Zeda właśnie chciałem trafić, no i trafiłem, nie? A tak, odpadnę to wszystko przez to, że Zeda nie zdążyłem na dwójkę zapgradeować. W sensie ja kupiłem, ale nie zdążył się zapgradeować. Nie, ale na razie wygląda to chyba dobrze, mi się wydaje. Zaraz te drzwi na działka zaczną bić. A one biją, mi się wydaje, że to coś sporo. No biją, biją. Nie no, one bardzo dużo biją. To pokazuje, że on tyle zadał, ale to on zadał tyle, a nie działka. Działka zadał i kurde 3 razy więcej. Chyba, że miałeś to był. Ale to nie, dżin tutaj jest do wzięcia, ale to już bez przesady. A zitemka. Ja Jinowi ogólnie mogę coś dać i to by był chyba Giant Slayer. Bo to jest takie średnia. Giant Slayer od razu mogę zarzucić na sidła. Ty bijesz AP 120% tylko skalowane. Dobra, no zobaczymy what is going on here breakfast. Zobaczymy co z tej gry będzie. 12 AP teraz będę mieć. To mi się wypłaci też w sumie. Ja nawet już tak nie... Fajne jest to, bo ja... się ciężko wydaje to wypłacić, mogę odpaść. Ale ogólnie chodzi o to, że to już się i tak nastakuje do fajnego i ja już dostanę fajną nagrodę za to. Bo na razie Golda zostawię. Ja może 8 wbiję w sumie, dorzucę coś sobie, na przykład Grolda jakiegokolwiek jego czy coś. Chyba, że też daje coś. Też daje Country Guardian, to nic z tego nie mam, ale jakiegoś coś fioletowego, co mi coś da, na przykład w sumie tak, EDM mi da. W sumie jakby Zaka dorzucił, by jeszcze stunowali, bo to chyba odrzuca tak. No Zak by tutaj był fajny, żeby dorzucić. Tak mi się wydaje, że Raczek by oddał. Oj, tu jest jakiś wielki Hekarim straszny. Ale mój Ezreal coś tam bije, ale ta Samira mnie one-shotuje. No zobaczymy, bo ten go jeszcze tyle tankuje, że jest straszny, ale chyba... Jin da radę. Dobra, Jin, Jezus, jesteś super Jin. A Jin jest widem, jest kiaczadem. Jest mega, mega, mega. Temek jakiś jeszcze dla niego, może nie odpadnę po tej rundzie. Jeszcze bym miał wypadek wtedy i Elder Dragon na zabił, dostał itemek. Może by się trafił jakiś fajny na niego. Wypadka będzie z 250, jeśli nie odpadnę w tym momencie, a jest taka szansa oczywiście, że jest. Oczywiście, że może się tak stać, ale tego bym nie chciał. No zobaczymy, no niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadza. Nie no, nie chcę odpadać, nie. No i bije się chyba, no mi się wydaje, że takiego najmocniejszego z nich wszystkich. Ale mogę coś się mylić. Tylko żeby Ezreal nie padł i jest plus raczej. Ale raczej wtedy wygram, bo no, ten secik stankuje trochę. Secik odpala działa. Dało serca w te. Jezus, jak on napieprza. Dobra, zajebiście, cash out i to od razu, 300 stacków. Kain jakiś leci, może nawet się go uda zrobić. Gina mi dają, jestem za, którego chciałem. Daj mnie go... EDM, no oczywiście, że chcę EDM dostać z niego. Ciebie nie chcę. Ciebie chcę. No to może mi na dwójkę się uda go zrolować, a tu jeszcze coś jest. Co to za item? Okej, goldik zawsze na propsią, bo będę miał więcej na rolowanie. Zobaczmy co my tu mamy dla ciebie, Jin. Kto mi na dwójkę dał? Janę dwójkę mi dał. Lol. Patrzcie, ja tracę, jak nie mam tego.
Trudno, że mi dało Keanu trójkę, no nic z tego nie zrobię. Dobra. Jezu, jaki wybór. Ja cię pierdzielę. Obecno coś pod tanka. Tu mogę wziąć to. Mogę wziąć to. Sobie dam Trinity. Te dwa itemy bym komuś tankował kogoś bardziej. Ale jak tak myślę, to w sumie Gargoyle jest już jak coś pod tanka, a to niech się troluje na coś innego. Zakowi powinienem dać item pod tank. Jak już. Ja mam w ogóle tyle golda, czemu ja się zrochowałem, tego nie wiem, ale wygrywam na ludzie z kimś tutaj. To na totalnym ryzyku. Ten Kelly w ogóle fajnie bije, jak tak patrzę. Jeszcze bym go na dwójeczkę dostał. Drogi, sobie. No, byłoby good. No to jest średniak. Dobra, ale po prostu dam to temu Zakowi. Rolujemy Zaka w sumie mam. I Gaina do trafienia. No i może jakiś poboczny się uda zrobić championa. Okej, Zak. Na Kena w ogóle się nie dotrafić, jak widzę. A ja muszę sprzedać Zeda. Żeby mieć na pewno działka od Gina, no bo on nie oczekujemy się, robi coś tak. Biją te jego gitary trochę damage. A kolejny odpadać, bo tak ja już mam tu dwa, przez co się leczę co rundę. Trochę beka. Nie wiem, czy jeszcze się uda w ogóle jedna wypłata. W sumie, jeśli na niego wygram, to raczej się powinna udać. Dobra, Jonik do kupienia. Jest Kejnik do zrobienia. Co Dina sprzedaje, no bo i tak go nie zrobię. Dobra, let's go. Fajnie, bo jest to dla mnie dość spora różnica, mi się wydaje. A z 400 na 600% damage, no to jest dużo, no nie oszukujmy się, to jest dużo. Bardzo dużo w ogóle tego mam wszystkiego na stronach. Ale I like this shit. No, już widzę, ten Kejnik coś ich tam bije. 522 za hitę chyba walną. A też jednak gówno bije, jak ma być 4. Teraz wydalał 1400 tym zakręceniem. A czy ja to wygrywam? Jak tak, to bardzo blisko będzie do przegrania. Jin, coś ty zrobił. Prawie 500, ale nie udało się 500. Jin, ty chuj. Tak szczerze, to jedyną najmłodszą opcją dla mnie jest wzięcie tego Kayna, żeby dostać Gargoyle'a, żeby team więcej tankował. Ewentualnie drugą opcją jest wzięcie Seta i wymienienie itemu jednego z Kayna. Kayna mam item do wymiany. Bo mu daję to. To i to, a to daję na przykład Zakowi. Zróbmy tak, jak ustawienie. Spróbujmy Jona trafić, ale nie trafimy niestety. No zobaczmy, top 2 już w ogóle z tej gry mam, a wyglądało to dużo gorzej, że nie miało być tak dobrze. Jakbym wziął tego Gargoyle'a, to bym był bardziej pewny, ale w sumie jak teraz mam ten item inny na Kainie, to on też mi się wydaje, że robi 3 razy więcej damage, trochę tak jak patrzę. Jeden item wystarczy od mu dodać. Patrzcie, dodałem mu jeden item i ja już widzę, że on dużo... Patrzcie, jak on oro robi. Jeszcze jak on jest solo, to się kręci nieskończoność, dopóki kogoś nie zabije, z tego co pamiętam. Dawaj, lecz się, kręć się, kręć się, jak pojerębany wariacik. Wariacik, Kain teraz tą rundę wykorował totalnie. Kain, ty jesteś... Zrobić go dog. Jeszcze cash outa robię na 500 po nastaku, wy to rozumiecie? You get it, bro, you get it. Jin, ty dostajesz item jakiś, bo jesteś koktem, nie? Kurwa, ale gówno, nie dla ciebie to jest. Dobra, weź ty to mnie po prostu. Zonia, żeby przestali fokusować. To Gino mogą mi nie fokusować wtedy i on sobie nie bić. Dobra. Ja mogę tutaj zawsze zreferdurować, bo jak widzę jego itemy, to mnie się srać to trochę. Ale czemu ja Joma nie próbowałem trafić? Skupiłem się na innej rzeczy i pewnie bym go trafił, bo teraz wyleci i odpadam, pa. No, jednak bym go nie trafił.
Kain się tam w ogóle wbił jakoś agresywnie. Niestety odpadł. Bo on zmienił położenie, ale czy to położenie mu coś zmieni? No chyba dostał jeszcze większy... Nie no, nie dostał większego wpierdolę w sumie. Bo ja chyba dostanę wpierdolę, jak tak patrzę w tym momencie. No, Jinx tam nie padła za późno. Goodbye, to było miła gierka, ale top 2 niestety. Ale no, GG mu napiszę, bo ładna gierka. GG.